I witam po krótkiej przerwie. I jeśli będziecie słyszeli szczekanie szalonego psa, to wybaczcie, nie moja wina. Dobra. I znowu sobie nie nastawiłam czasu, ale widzę mniej więcej, o której zaczęłam. Więc jedziemy do czwartego zestawu zadań. Dzień dobry. O, to witam też jest serdecznie. Fajne. Liczaki chcą pojechać tym tramwajem. Zwróć uwagę na liczbę 10 na każdym z wagoników. Pewnie domyślasz się, co ona oznacza w tramwaju liczaków. Pomóż liczakom zajmować kolejno miejsca w wagonikach, począwszy od pierwszego. Uwaga, miejsca w drugim wagoniku liczaki mogą zajmować dopiero wtedy, gdy pełna będzie dziesiątka miejsc w pierwszym. To właśnie ma tam pomoc w liczeniu, że najpierw się zapełni jedna dziesiątka i to, co zostanie, to będzie na miejscu jedności. I nie uważacie, że to jest fajne? Kurczę, nie jestem teraz pewna, czy nie skłamię, ale przypadkiem te właśnie dinozaury, które oczywiście normalnie nie są włochate przy łapach, ale czy one się nie nazywają triceratopsy? Nie wiem, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale tak jak mówię, no szybciej nie robiłam researchu, ale tak mi się wydaje. Bo oczywiście, co sobie teraz powtarzą, oczywiście sobie powtarzą Power Rangers, nie? Pierwszy sezon, na którym się wychowałam, tam właśnie były nie tylko dinozaury, no bo przecież jedna to jest ten, jest ma tygrysa szablozębnego. I tchołu. Jedyny ssak? Czekaj. Był tak, na pewno był Pterodaktyl, był tyranozaur, był właśnie Triceratops i był mastodon. Tak, był mastodon. Mastodon też jest ssakiem. Czyli były dwa ssaki. A jeszcze były dinozaury, no chyba, że faktycznie mi się coś taśta. Dobra, jest 10. Już 10 jest. Bo takie wygląda jest bardzo śmieszne. Jest 15 i coś mi mówi, że będzie 19. Tak szczerze mówiąc. A nie, jest 20. Tylko miałam ich powkładać? To bez sensu. Okej. Okay. Umieść liczaki w wagonach zgodnie z regułą. Zaczynamy od pierwszego wagonu i w każdym wagonie zajmujemy miejsca kolejne. A, bo to na początku tylko nam regułę, jak mam postępować. Następnie, posługując się klawiaturą, wpisz odpowiednie liczby. Odpowiedzi na pytania, które później usłyszysz. No. No, czyli teraz już będzie wpisywanie liczb. No to jak widzimy, zapewne będą powyżej 10, żeby właśnie pokazać, że jest najpierw dziesiątka i potem się dopełnia do następnej. I coś mówi, że będzie liczaków 13. Ile liczaków siedzi w tramwaju? Ile z nich zajmuje pierwszy wagon? Pierwsze zajmuje 10. Ile siedzi w drugim? W drugim siedzą 3. Ile liczaków może dosiąść do drugiego wagonu, by było zajętych 10 miejsc? Ooo, już chcą, żebyśmy się posługiwali odejmowaniem na domową sprawę. No jest to typ odejmowania, czyli to w tym wypadku to jest dopełnienie, ale jak od 10 odejmiemy 3, to mamy 7. No, nieważne. Filozoficzna gadka. Dopilnuj, by liczaki zajęły miejsca w wagonach zgodnie z obowiązującą w tym mieście regułą, najpierw wypełniając pierwszy wagon. Następnie, posługując się klawiaturą, wpisz odpowiednie liczby, odpowiedzi na pytania, które później usłyszysz. Albo i nie usłyszę, wszystko zależy. I chyba zaraz będę musiała zapauzować i zamknąć okno, bo jasne, choroba mnie trafi. Już jest. I zanim wstawię ostatniego, pozwólcie, że zamknę okno. Od razu lepiej. I mam 17 liczaków tym razem. Ile liczaków siedzi w tramwaju? W tramwaju siedzi 17. Ile liczaków siedzi w pierwszym wagonie? No nic się nie zmieniło, nadal siedzi ich 10. Ile liczaków siedzi w drugim wagonie? W
Tym razem siedzi 7. Ile liczaków może dosiąść do drugiego wagonu, by było zajętych 10 miejsc? Tym razem 3. Tak jakby odwrócenie tego, co było tam, bo tam było 13 i 7 brakowało, a teraz było 17 i 3 brakuje. Ekstrema, trzeci wagonik. Umieść liczaki w wagonach zgodnie z regułą. Zaczynamy od pierwszego wagonu i w każdym zajmujemy miejsca kolejno, nie przekraczając 10. Następnie, posługując się klawiaturą, wpisz odpowiednie liczby, odpowiedzi na pytania, które później usłyszysz. No, proszę Państwa, wchodzimy na następny poziom wtajemniczenia. Doszła trzecia dziesiątka. I zakładam, że tym razem będzie liczaków więcej niż 20. Już mogę się mylić. Mogą właśnie nas zrobić tak, że będzie nawet nie 20, a będzie ile w trzecim wagonie. No, jest 0. Ale jakoś nie wydaje mi się. Dobra, mam już na pewno 10. Coś mi mówi, że będzie 21. Przeczucie? Ha! Miałam dobre przeczucie, widzicie? 21! Wow. Nieźle. Ile liczaków umieściłeś w tramwaju? Umieściłam 21. Po ile ich siedzi w pierwszym i w drugim wagonie? Siedzi po 10. Ile liczaków siedzi w trzecim wagonie? Tym razem tylko 1. Ile liczaków brakuje, by zapełniony był trzeci wagon? Całych 9. No, i tak oto zakończyliśmy czwarty zestaw ćwiczeń, gdzie przekroczyliśmy już granicę 30, znaczy no jeszcze granicę 30 nie, ale było 21. Ale był trzeci wagonik. O to chodzi. Jak widzimy, przy piątym zestawie zadań mamy liczaka przy jakimś straganie z owocami. Ciekawe, czy to będzie miało jakiś związek. Nieważne, jedziemy! Serdecznie Was witam! Liczaki w swoim kramiku pilnie zliczają, ile towarów wyłożono na ladzie. Zrób to również i zapisz odpowiednią liczbę w okienku. Z którego zestawu weźmiesz cyfry oznaczające jedności, a z którego dziesiątki? Zapamiętaj, gdzie w okienku jest miejsce na jedności, a gdzie na dziesiątki. No. Jak widzicie, znowu jest właśnie system, że dziesiątki są oznaczone na niebiesko, a jedności na różowo. I jednak miałam rację, że jest to właśnie jakiś ten rodzaj targowiska. A im przedłużając liczymy. 3 i 3 to jest 6 i 3 to jest 9. Według mnie jest 10. Czyli tu bierzemy 1, a tu bierzemy 0. I miałam rację. 3 i 3 to jest 6 i 3... Pida. 3, 3, 3, 3 i 1. Czyżby 13? Dobrze. 2. Sałaty. Jajeczka. 6. 12, 18, 22 według mnie. Nie tak, nie tak. Chwila. 7. Czekaj, muszę sobie policzyć. To jest serio. 3, 7, 12. 16, 20. No nie. Jak nie? No to w końcu ile ich jest? Cholera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. O jeny. Dziś mi się zawieruszyło w oczach. Piękny przykład daje, taka stara chyba nie umie policzyć 19 jajek. 5 nosów. O nie, znowu dużo. 4 i 6 to jest 10.
według mnie 15. Tym razem miałam rację. 5, 11. Teraz, czy liczą to jako podwójne, czy jako pojedyncze? Muszę sprawdzić. Nie, jednak każda wisienka liczy się osobno. Mimo, że są w jednym gronie. A czy w innym, no wiecie, nie, to się chyba tutaj grono nie nazywa. Nieważne. Ważne, że jest ich 6. To było głupie. A tutaj grupki po 3 mówią mi, że jest ich 9. Siedem. A dużo tu przykładów, ja dziękuję. O! Zdążyłam powiedzieć, kiedy już koniec. Uuu. Oj, mocno powiało uliczaków. Złap któryś z fruwających na wietrze listków i przesuń go do magicznego oka. Pokaże ono tajemniczą liczbę. Kiedy tylko ją ujrzysz, pomaluj cyfrę oznaczającą dziesiątki na niebiesko, a jedności na różowo. Nie rozumiem, co liście mają, jaki mają związek z jakimś magicznym okiem i co ma uczyć to, że tylko kolorujemy liczbę, ale... Okej. No nie! Oj, chodź tu listku. 11, teraz mamy liczbę 15. 12. 30. Chodź tu. 25. What the f... Heck! Holy crap! What the heck? What the crap? Bestia, nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiło. Wow, that was crazy! mam nadzieję, że to... No way! Dzień dobry! No way! Dzieciaki w swoim kramiku pilnie zliczają, ile towarów było... O nie, dobra. No by tak, zacznę od tego zadania. A całą resztę sobie dokończę nie na wizji. I jak już będzie magiczna rzeźba, wtedy spróbuję zacząć nagrywać. Wow, ale czego tak się stało? What the crap? Serio, jak żyję? Pierwszy raz mi się coś takiego wydarzyło. Wow, that was weird. Jeszcze na dodatek w ogóle mi niczego nie zapisało. Dziwne. Zobaczcie, że tak zamilkłam i się śpieszę, ale zamurowało mnie, no. Co to miało być? Hop. Uuu, 93, jedziemy w wysokie liczby. Dwadzieścia jeden. 49. No, i skończyłam. Wow, that was crazy. What the heck, man? Dobra, nieważne, widzę, że już praktycznie nagrałam 20 minut. Ale to zadanie pamiętam, więc szybko je ukończę i tak jak mówiłam, zrobię resztę nie na wizji. Serdecznie was witam. O! Tego nie pamiętam, raczej znaczy, no, pamiętam, jak ale... Jak dzieciaki zaszyfrowują liczby, myślałam, że to jest innego. Nikt niepowołany ich nie odczytał? Kameleon z niebieskim czubem pokazuje tyle kropek, ile dziesiątek ma zaszyfrowana liczba.
Kameleon z czubem różowym nosi kropki oznaczające jedności. Rozszyfruj te liczby. A, tak to działa. Dobra, więc mamy tak. 2, 4, 5, tu jest 8. Czyli mamy 83. Tu mamy 9. 92. Tu mamy 5. Tu mamy 1, czyli 51. Tu mamy 2, 4, 6, 8 i 3, czyli 83. Jest znowu 9. 4 to 94. 91. Osiemdziesiąt jeden. Pięćdziesiąt jeden. 62. 34. O! Zapraszam. Tak, miałam rację, jednak przekroczymy tutaj setkę. Obserwuj. Zaczęłam przez chwilę wątpić. Jak rozmieszczają zboże w stodole. Zauważ, gdzie jest miejsce na pojedyncze głosy oznaczające jedności, gdzie na snopki, które symbolizują liczbę dziesiątek, a gdzie na stogi, z których każdy wskazuje, ile setek ma liczba. Odczytaj ją później głośno z okienek na dachu stodoły i wpisz samodzielnie, posługując się klawiaturą. Jej. Wydaje się, że chyba pierwszy jest instruktażowy, żeby pokazać, że 10 jedności daje jeden snopek, czyli dziesiątkę, i 10 snopków daje stu, który reprezentuje setkę. Aha. No, właśnie poznaliśmy liczbę 100. W ten prosty sposób. Weź udział w żniwach. Jej, akurat jakieś zadanie na owy czas. Dziesiątek i setek, zapisz w okienkach liczbę pokazywaną przez kłosy, snopki i stogi. Zapisz liczbę, pamiętając, że ma ona tyle jedności, ile kłosów, tyle dziesiątek, ile snopków, tyle setek, ile stogów wrzucił do stodoły liczak. Tak, to już wiemy. No to jedziemy. Ale tak, byle do wiosny. Nie ma kłosów w ogóle. Okej. I rozumiem, że nie ma snopków. Okej, powtórka z historii. 100. Tak jak słyszymy, liczek tym razem odczytuje za nas liczby. Chociaż ja też mogę to zrobić. Dobra, jest 2. Dwanaście. 212. 212. 7. 37. Chciałam powiedzieć 27. 137. 137. 8 i raz 186. 186.
233. 233? 3, 4, 5, 8, 9. Nie, nadal jestem w takim szoku po tamtym momencie, że aż nie wiem, co mam powiedzieć. Znowu 200. 269. Co ja teraz mam zrobić? Wiecie co, widzę, że już ten odcinek dość długo trwa, szczerze mówiąc. No, a poza tym miałam problem z tamtym błędem. A szczerze mówiąc, nie chcę mi się teraz wracać akurat do zadań, które przed chwilą zrobiłam. Więc zrobimy tak, że wrócę do bazy. Choć nieoficjalnie pożegnam się z tymi czekami, bo tak jak mówiłam, sam dokończę kiedy indziej te zadania. I magiczną rzeźbę pokażę wam potem. No, tak jak wiecie, Robo mówi za każdym razem to samo, więc za dużo nie stracicie. A tymczasem, ponieważ sam czas nie tylko na to wideo, ale na ogólne nagrywanie dzisiaj mi się powoli kończy, a wolałabym jednak ukończyć następny etap, to tak jak mówiłam, to sobie dokończę kiedy indziej i wtedy w następnym odcinku pokażę wam następne dwie magiczne rzeźby. Ale co się stało? No, what the krabik? What the krabik? Why? Po prostu why? Dlaczego to mi zrobiło? To, że mi wyskoczył błąd, to, że mi się gra wyłączyła, to jeszcze mi nic nie zapisało. Nieważne. Nieważne, co się stało, ważne, że kiedyś to nadrobię. Ale teraz, żeby nie przedłużać, do zobaczenia zapewne za chwilę, gdzie będziemy rozwiązywali problemy w następnym mieście liczaków. Do zobaczenia i cześć.